Cześć wszystkim, jest 18 maja, czwartek. U mnie jest teraz długi weekend, więc się wybrałem do moich pszczół. Jeszcze ostatnie oglądnięcie, bo w sobotę już jadę do domu. No i oczywiście przyszłem do tej rojołapki, która ostatnio co wam pokazywałem, co była pusta. Jestem koło tej rojołapki, patrzę, a tutaj jest rójka niedaleko. Tylko ta rójka, ona wisi w powietrzu cały czas. Nie wiem, czy ona teraz właśnie przyleciała, czy rusza dalej. Podejrzewam, że leci do tej mojej rojołapki. No nie mam, kurde, tutaj żadnych narzędzi teraz, żeby ją zebrać. Będę próbował jeszcze. O, zobaczcie, jak tutaj wszystko szumi pięknie. One się zbierają do lotu dalej. Bo jak tu byłem 5 minut temu, to było bardziej spokojnie. No cóż, zrobię eksperyment. Zobaczymy, czy one przyleciały do rojołapki, czy lecą dalej po prostu. Zostawię je tutaj na razie, bo i tak nie mam ula, żeby je gdzieś wsadzić. A pojadę sobie teraz do tych moich pszczół i zobaczymy. Wrócę tutaj, zobaczymy, czy pójdą do tej rojołapki, czy nie. Także widzimy się za chwilę. No, jestem z powrotem. Mam rój, zobaczcie. Jak piękny bukiet. Oczywiście jestem bez stroju. Proszę bardzo. Pszczoły nawet w miarę spokojne. Jak każda rójka w pierwszy dzień. Teraz sobie je odłożę tutaj gdzieś na bok. I biorę tą moją rojołapkę i je tam wstrząsnę do środka. Dobra, rojołapka przygotowana, proszę bardzo. One chyba do tej rojołapki szły tutaj, ale ja im pomogę. A jeszcze może wyciągnę tą ramkę tutaj. No już jakieś owady se coś tu naniosły. Dobra. Proszę bardzo. I zostawiamy. Gdzieś tu z boku. O. Nie wiem, czy matka wpadła do środka, czy nie. Wkładam ramki. O. O, nie ma matki w środku, bo wychodzą. Ale tu zaraz. O. A nie, wracają z powrotem. Wracają ładnie, grzecznie. Poczuły, że będą miały fajny domek. Dobra. Na chwilę teraz zostawię tak, żeby one sobie tam w większości weszły. Ja każdą rójkę tak łapię. Jak tu akurat nie miałem żadnych nożyc, żeby sobie tu uciąć. Nie miałem wiaderka, nie miałem dużego pojemnika, żeby je sypać. Ale one... Jeśli nawet matki tutaj nie będę miał, no to będzie na połączenie z inną rójką. Będzie oczywiście rodzinka produkcyjna. No to dobrze by było, żeby była matka. Ale to jest w razie wuja, by jej nie było. Dupkami się oczywiście nie sugerujemy, bo ponad tydzień temu w poniedziałek zebrałem rójkę. Zachowywały się tak samo, dupki wystawiały. W międzyczasie w tygodniu też wystawiały dupki. Ja wam pokazywałem ostatnio na filmie tą rójkę. I dzisiaj, bo wczoraj jeszcze robiłem przegląd, czy są tam jajeczka, nie było. Patrzę i dzisiaj właśnie matka zaczęła czerwić tam. A dupki wystawiały cały czas. Także...
Także fajnie, kolejna rujeczka. Aha, ten, bo ja dzisiaj po 12 po południu złapałem, wyleciała mi rójka, ale to moja. Oczywiście ją złapałem. Jeszcze tutaj wstrząsnę, o. Dobra, ja je teraz na razie tutaj tak zostawiam. Niech się pochowają do środka i będę później dalej działał. No, pszczoły już prawie weszły. Taką sobie zrobiłem prowizoryczną zmiotkę, żeby je tutaj ładnie wmieść. No i daszek przykrywam daszkiem i zostawię jeszcze tu je na jakiś czas, żeby w razie czego ta matka trafiła do środka, jeśli jej tam nie ma. No, a ja wyglądam tak, bez stroju. Także bardzo grzeczne są pszczoły. Powiem wam, że każda jedna rójka, a ja tych rójek już naprawdę sporo nazbierałem tutaj i w Polsce. Jeszcze nie spotkałem się, żeby mnie pożądliły pszczoły. Owszem, już na drugi, trzeci dzień już mogą żądlić, bo są u siebie, ale to jest jak z każdym zwierzęciem. Jak jest nie u siebie, to się boi na początku i nie atakuje. Dobra, ja tu je na razie zostawiam w spokoju i na razie pauzuję. Przeniosłem tą rojnicę tutaj, dokładnie w to miejsce, gdzie ta rójka siedziała, bo widzę, że tutaj strasznie dużo jeszcze tutaj zostało pszczół. I mam nadzieję, że one się tutaj zlecą do tej rojnicy. No, na razie je tutaj zostawiam. Ja tu później przyjdę, jadę do moich pszczół, wrócę i zobaczymy, co się tu będzie działo. No, jestem już u moich pszczół. Pięknie pracują, jak widzicie. I zaglądnę tutaj do tych nadstawek. Rodni nawet nie ruszam, bo nawet jeśli są mateczniki, tak ich nie będę wycinał. Ci, co oglądają moje filmy, to wiedzą, o co chodzi z tym. Także idę, zobaczę tą rójkę, którą widzieliście w tamtym tygodniu, co przyleciała do ula przygotowanego. No, głóg pięknie kwitnie, tarnina już przekwitła, ale powiem wam, że nie ma pszczół na tym głogu. One wszystko są na tej koniklecji czubatej, co wam pokazywałem w ostatnim tygodniu. Ja wam jeszcze raz za chwilę pokażę tą koniklecję. Jak jechałem tutaj, no to tam jest zatrzęsienie na tym. One stamtąd teraz zbierają pożytki. Jak pojadę po te pszczoły, to wam pokażę tą koniklecję. A teraz za chwilę otworzę sobie ul tej ostatniej rójki, bo jestem ciekawy, czy są już jajeczka, czy nie. I będziemy wiedzieć, czy to jest młoda matka, czy stara. No, jestem tutaj u tej rójki, rodzinki właściwie. No, też jest ruch całkiem niezły. Wentylują już pięknie. Także zabieram się, otwieram gniazdo. Pokażę wam, czy są jajeczka, czy nie. No, ul otwarty. Jak widać, plaster biały już tam widać, czyli pociągły sporo. No, jajeczka są. Ja teraz pod kamerkę wyciągnę tą rameczkę. Nie wiem, czy to będzie widać. Jakby nie było widać, to jajeczka są. Tak pod słońce. Fakt jest, że jajeczka są. To jest najważniejsze. Także pakuję rodzinkę z powrotem.
Ramek im zostawię tu sporo na te 3 tygodnie. No i pokażę wam za 3 tygodnie tą rodzinę, jak się rozwinęła. A teraz idę do tego czerwonego ula i pokażę wam, czy coś się tam zmieniło w nadstawkach, czy nie. No jestem z powrotem u tych naszych fajnych pszczół, nie wiem jak je tutaj nazwać, z czerwonego ula. No i tutaj pokażę wam nadstawki. U tych pszczół akurat jestem w stroju, bo one, tak, te wszystkie moje pszczoły, one to nie są łagodne pszczoły. To są jakieś dzikusy, wszystko to jest z rójek, skądś przyleciało. Dobra, biorę się za ściąganie tych gratów z góry i już wam pokazuję. No nadstawka jest pusta. Nie ma nic. Tą drugą, co tutaj dałem, nawet nie obciągnęły tej węzy. A na tej dolnej, to ile tam wtedy, co zostawiłem miodu, to nadal tyle jest. Ja wam powiem dlaczego. Bo stąd poszła rójka. Bo jak wyciągałem miód, to cała nadstawka była zawalona, nie dość, że miodem, to jeszcze pszczołami. Także te pszczoły, które przed chwilą widzieliście, prawdopodobnie to była rójka z tego ula. Ale nic, te nadstawki oczywiście ja je zostawię, bo za chwilę będzie akacja, inne pożytki. Także myślę, że one się tutaj dozbierają. A pszczół nie brakuje. Mimo wszystko jak poszła rójka, to tej pszczoły naprawdę tu jest sporo. Także coś tu zawsze przyniosą. Także jadę teraz z powrotem po tą rójkę. Ile tych pszczół tam wejdzie, to wejdzie. Reszta trudno zostanie, no bo już za niedługo będzie wieczór. A ja sobie jeszcze muszę jedzenie zrobić jakieś, posprzątać pokój. No i w sobotę rano wyjazd. Pokażę wam jeszcze tą kaniklecję czubatą. No jest tutaj mnóstwo pszczół, powiem wam. Także liczę na miód właśnie z tego, bo w tamtym roku wybrałem trochę miodu z tego i taki specyficzny miód jest, taki dziwny. Taki jakby oleisty, coś takiego. I dosyć aromatyczny. No, doszukiwałem się, patrzyłem wieczór na wydajność tej rośliny. Ale tyle się tylko dowiedziałem, że ta roślina przynajmniej w Polsce jest bardzo rzadką rośliną i rośnie w terenach górzystych. No tu są akurat niziny, no ale też kamienie, całe mnóstwo kamieni tutaj jest pod spodem. Taka mała, niepozorna roślinka. No mnóstwo tego jest, tych kwiatków i pszczół. No jestem z powrotem przy tej rójce tutaj. No ta rójka również jest taka dosyć spora, ale widzę, że sporo jeszcze jest tutaj na tych krzewach. Bo one tutaj czują feromony matki. Ale ja myślę, że ta matka już jest w środku. Bo jeśli ona by nawet była tutaj, gdzieś spadła mi czy gdzieś, to one by pewnie z powrotem to jakąś kulę tutaj stworzyły. A ja tutaj zaglądam, przeglądam to wszystko. Nic nie ma. Ale jeszcze za chwilę jeszcze sobie tu jeszcze raz przeglądę, czy nie ma jakiejś nowej kuli. No i pakuję je już w ten, bo no nie mam czasu po prostu. Ja bym je najchętniej tutaj też do wieczora zostawił
i przyjałbym po nie, ale no nie da rady, kurde. Także pokażę wam następne ujęcie, jak na swoim miejscu, gdzie będą. No tak to mniej więcej jeszcze wygląda. Ja jeszcze tutaj chciałem wam powiedzieć, że może mi się film urwać tutaj, ale nie z tej przyczyny, że pamięci nie będzie. Tylko ja po prostu chcę na jednym filmie pokazać no sporo rzeczy, bo ja nie obrabiam filmów. Ja to wszystko pauzuję. Ja sobie wymyślam, jakie ma być ujęcie, robię te ujęcie i pauzuję. Ale nie wiem, kiedy mi się wyłączy telefon. Może być tak, że gdzieś w kieszeni mi naciśnie się i film się wyłączy. Także jak się wszystko uda, cały film, to jeszcze wam pokażę tą rójkę, co na zakładzie, co zebrałem. Tam akurat zostawiłem do wieczora, żeby... Bo tam mam bliziutko, no tutaj mam kilka kilometrów do hotelu. To także wam pokażę jeszcze tamtą rójkę przy zakładzie i myślę, że jakiś fajny film z tego wyjdzie. Dobra, zamykam już wrota. Trudno, ile weszło, to weszło. Ciach. Zamykamy. I tak się wszystkie nie zmieszczą, to jest za małe pomieszczenie na tyle pszczół. Delikatnie, o, niech tam sobie wyjdą niektóre. O. Ja sobie to za chwilę jeszcze poprawię ładnie i tak mniej więcej. No szkoda, że reszta, ale reszta zostanie, wróci z powrotem do swojego ula, a te będą miały nowy domek, a może to też są moje pszczoły. Ja już taki przypadek znam, gdzie z jednego ula wyszło więcej jak dwie rójki kilka lat temu. Mojego znajomego w Polsce. Dzwonił do mnie, że mówi, że przyjeżdżaj, bo będzie mi wychodzić rójka. No i kurde, rzeczywiście przyjechałem i za chwilę patrzeć, wychodzi rójka, kurde, ale coś pięknego.